Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Assassin's Creed Rogue u mnie na kanale. No cóż, jesteśmy na pokładzie Morrigan. Ostatnio wygoniliśmy bandę asasynów, a raczej może jakichś ich sługusów, czy coś takiego, z Nowego Jorku. Pułkownik Monroe rozgryzł naszą tutaj zagrywkę, wie, że służyliśmy asasynom. I tak, z jakiegoś powodu powierzył nam odcyfrowanie manuskryptu. The colonel's in trouble. How do you mean, in trouble? He's at Fort William Henry, facing impossible odds. Get off your lazy asses, lads, and man your stations! We raise anchor! No, nie jest tak właśnie powiedział Ugis. But do you realize that it's been a whole year since we met? O, proszę, minął już rok. Changed my life, you did. And for the better. You will forgive me if I have been celebrating without you. A whole year. Szybko poszło. I have a question for you. How long have you known of my, well, former allegiance? Oh, you mean the assassins? Serio? I knew that ages ago, Shay. I may be drunk, but I'm not blind. Or did you think I would assume you had escaped from some homicidal circus? Why didn't you say anything? Well, the colonel wanted us to avoid the subject so it wouldn't, you know, influence your decision making. You saved my life out of pure selfless instinct and helped countless others besides. If it were up to me, I would have made you an official Templar months ago. Who is it up to then? Monroe mentioned a Grand Master. Oh, yes. The Grand Master of a colonial rite. You'd like him, Shay. His father was an assassin. Ha, ha, ha. Zgadnijcie, o kogo chodzi. He must have a story to tell. Zgadnijcie, kto teraz jest wielkim mistrzem. Fort William Henry? The garrison is surrounded, and reinforcements are... Kolejny występ gościnny. General Montcalm has been blazing a path across the colonies for King Louis, hasn't he? I rather wish he'd stayed home with his mistress. His or King Louis? Either. Though I suspect the king's is finer. Ho, ho, ho. Indeed. Madame O'Murphy is supposed to be quite the charmer. Pięknie to wygląda. Is in the French king's bed. Now I know you're pulling my leg. Czy ja mam po prostu przepłynąć na inną mapę? Ja mam po prostu przepłynąć. Okej, dobra, to bym sobie kuźwa troszeczkę popływał tutaj. Co mam najbliżej? Greystone mam najbliżej. Niech i tak będzie. Trzeba ratować porucznika, pułkownika, przepraszam. Pobrał się tyle z motyką na słońce, starając się samemu obalić fort. To, że my tak możemy robić, nie znaczy, że komu innemu się uda. Ale no cóż, okazuje się, że nie tylko pułkownik załapał, że byliśmy asasynem. Wszyscy dookoła wiedzieli, że jesteśmy asasynem. O, tu mamy osadę. Czy ja chcę ją sobie odbić? O, i widzicie, na przykład to jest... A i tak, w ogóle mamy również wyzwania na polowanie. To musimy zabić X danego stworzenia w konkretnym okręgu. I to jest, widzicie, takie śmieszne, ponieważ tutaj mamy sobie, o nie, mamy sobie osadę, wchodzimy z tej strony, możemy iść tutaj i tutaj opisami jest łódka, która zabierze nas tutaj. I widzicie, możemy to aby przebyć jednym ciągiem. To jest dosyć ciekawe. No dobra, to tak, jak już tutaj jesteśmy, no to oswobodzimy tą osadę, co nie? Na drabinę. Cześć, mogę ten postrzelać do kaczek czy coś? Chodź. O, śmierć. Tędy. Wow. Tak, te dachy są nieco za niskie jak na mój gust. O, i snajperzy, oczywiście.
Ale spokojnie, na tych gigagatków mamy radę. Może z drugiej strony, Shay Odzie. Shay, uspokój się. Dziękuję. Najpierw rozpalimy ogień sygnałowy, ponieważ powody. Zacznijmy od końca. Oczywiście jego muszkiet musiał, kuźwa, spaść na ziemię. No nic, damy sobie radę i bez tego. O, jest i dowódca. Jesteś sam, o dziwo. I teraz zniszczyć rezerwy prochu. Ten, jakbyś przypadkiem tymi widłami kolego natrafił na jakieś martwe ciało, nie zwracaj na to uwagi. Wow, czemu wstajesz jeszcze i nagle? No dobra, w sumie jest mi to na rękę. Teraz ten gość tutaj przyjdzie, jak będę zarąbać. Subcio. Oczywiście nie, to nie jest misja główna, to ja tak tylko zahaczyłem o tą lokację. Spokojnie. I zniszcz francuskie rezerwy prochu. Spora droga do przebycia. Spróbuj tędy. Op. Im wyżej, tym lepiej. Ciekawe, czy trafię. Perfekt. Uwielbiam tego gościa, który, nie wiem, czy zwrócić na niego uwagę. Widziałem, jak to wszystko eksploduje i jego dwóch kumpli umiera i tylko rozłożył ręce na zasadzie: i co ja mam, kuźwa, z tym zrobić? Po prostu tak, what the hell? Dobra. Wow! Wow! Teraz możemy definitywnie coś ulepszyć. Definitywnie. Szkoda, że niekoniecznie możemy coś ulepszyć u Shaya, jedynie u Morrigan, ale wiecie. Darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy. Co tu masz dla mnie dobrego, kolego? O Jezu, czekajcie. Pancerz. Płonący olej to jest, wiecie, jakby coś, co wyrzucamy zza siebie, odpowiednik eksplodujących beczek, tak więc to raczej sobie odpuszczę, kurde, teraz. Dużo opcji, dobra, pancerz wydaje się być najbardziej sensowny na początek. To już pewnie trochę ograniczy nasze, no właśnie. Więcej towarów, magazyn na ciężkie kule, może więcej towarów. I chyba tyle mogę, nie? No nic. Ogólnie możemy jeszcze sprzedać tytoń. Bo tytoń też nam tutaj wpadł. I to wpadło go sporo z tego, co widzę. Thank you. Na nic więcej nas nie stać, nie? Muszę się nauczyć, żeby najpierw sprzedawać tytoń, a dopiero potem patrzeć na upgrade'y, bo to, wiecie, może trochę zmienić bądź co bądź. Okej. Morrigan dostała nowy pancerz. Niestety chyba jej model też się nie zmienia. Trochę szkoda. A co zrobić? Spoko, panie. Przyjemność po mojej stronie i w ogóle. Zajrzyjmy, czy nie możemy kogoś gdzieś wysłać albo odebrać wypłaty. No, mogłem odebrać wypłatę, proszę bardzo. Flota. Sukces, subcio. Dostaliśmy poemat do przeczytania. Zawsze o tym, kuźwa, marzyłem. Niech Sussex płynie. Bardzo fajna nazwa dla statku w ogóle. Sussex. Pewnie czytać się jako tak, nie wiem, Sussois, czy coś takiego. Obstawiam, że to francuski okręt.
I tak, oczywiście, ponownie, tak jak to było w Assassin's Creed 4, ja te okręty mam dostępne tylko dlatego, że mam po prostu save'a na 100%. To są okręty z mojego poprzedniego save'a. Zaczynając grę normalnie, standardowo, nie miałbym tego. Musiałbym, wiecie, zdobywać statki własnoręcznie, przez abordaże i tak dalej. Dobra, idziemy pomóc pułkownikowi. Zawsze zapominam, czy to jest pułkownik, czy porucznik. Stopnie wojskowe, moja słabość. Bardzo ładnie sobie panowie śpiewacie, bardzo ładnie. Poczekajcie, może ten. Nie, nie o to mi chodziło. To co? Kasujemy dziada? Strzał ostrzegawczy w plecy. Jeb taranem, pięknie. I rozpędzamy. I BUM! Pięknie! Wejdź na pokład, wejdź na pokład, wejdź na pokład. Dobra. Udało się? Tak, udało się. Nice. Dobra, poczekajmy, aż troszeczkę nas przyciągną. Nie będziemy walić na oślep. Czemu przy... O, mogę trochę przybliżyć, dobra. No daj, panowie, raz, dwa, ściągać mi tutaj to płonące truchło. Ściągać mi je. Dwóch. Nic, niestety. Trzy. Cztery. Pięć. Nic tym razem. Naprawdę nic, come on. 7. 8. 9. I 10, proszę, bez wchodzenia na pokład. Bez ubrudzenia mieczy dosłownie. No, słaby łup. Co my tu mamy? A, teraz jakby nie możemy chyba już zmniejszyć poziomu poszukiwania, ponieważ nie bywamy poszukiwani na morzu. Tak mi się przynajmniej wydaje, na tym etapie gry. No dobra, poświęćmy statek, bo w sumie flotę Cormaca mamy wyładowaną lepszymi statkami. Morrigan jest nienaruszona. Oki. No dobra, chodźmy pomóc tutaj panu Monroe. Pięknie. Ten, jakby ta ikonka wózeczka oznacza konwój, który możemy okraść albo obronić. To gdzieś tam sobie utknął w świecie gry. Teraz przed nami misja... Wow, 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 jak dziwnie mnie zmuchuje, come on. Zawsze tam misja, która na 100% jest dosyć ciężka do wykonania. Oj, to jest ta, o której myślę, że to jest właśnie, tak. Nie jestem pewien. Op. Ale jeśli to jest ta, a tak mi się wydaje, no to będzie wyjątkowo ciężka do zrobienia na 100%, więc raczej nawet się chyba nie będę starał. Kim jesteś? Czy to kolega w fajnych brylach? Tak, to ty. You are a sight for sore eyes. Jack? Colonel Monroe surrendered to General Montcalm. The French and their Abenaki allies took Fort Henry. Johnson was supposed to bring reinforcements here. I don't see anyone else. The Abenaki are restless. They don't understand the terms of surrender and refuse to heed Montcalm. The Colonel and his men were released this morning. They're walking into an ambush. Wait here. In case Johnson arrives, I'll protect the colonel. Thank you.
nieładnie tak jak się. Jak przeciwnik się kapituluje, jak przeciwnik się poddaje, no to trzeba to kuźwa uszanować. No chyba, że był dupkiem. A w ogóle to jest strasznie śmieszne, ponieważ Shay, wiadomo, podczas kiedy wchodził na teren wroga albo przychodzi do walki, no dobra, przychodzi na teren wroga po prostu, to wiadomo, jako asasyn naciągał kaptur na głowę, a teraz jako templariusz stawia kołnierz swojej kurtki. Nie wiem, czy będę w stanie wam pokazać tą animację. O! Nie. Nie, nie, poza tą misją nie opuści najwidoczniej kołnierza. A to jest całkiem fajny szczegół. I hope I'm not too late. Tak, tutaj plemię, jakkolwiek ono się nazywało, jest zabójcami, asasynami, pochowanymi gdzieś po krzakach. Widzę frajera. Czekajcie. Mam tutaj coś specjalnie dla niego. Ej, kolego, łap. No właśnie. O, przeładujmy. Dupek. Tak polować na nic nieświadomego przeciwnika. Honoru nie znasz. O, tutaj mam kolejnego frajera. No dobra, niech będzie. Niekoniecznie mi się podoba to, że musiałem zejść na poziom ziemi, ale przeżyjemy. Nawet gdzieś kolejny ukryty. Któryś z tych krzaków przed nami jest ukryty wróg. Ja go nie widzę. Aj! Chciałem go skontrować. Wracaj tu, dupku. Wracaj tu, wracaj, 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 wracaj. No i co? Warto było? Chciałem go skontrować, ale nie wyszło. Kolejny jest znowu blisko gdzieś, a jest pod nami, dobra. On nam nic nie zrobi. O, ale ten nam zrobi. Come on! Ej, co? Zgadnij co, masz kulkę w te bechy. Nie żyjesz, jesteś martwy. No, ty się nie postarałeś akurat, kolego. Przeładowana broń. No, tu jest ich naprawdę dużo. Pod nami kolejny. Wolę już stracić kulę, niż żeby znowu zostać dźgniętym w bebechy. Tam będzie kolejny pewnie. Ewentualnie gdzieś na górze. No, oczywiście, że kuźwa. Tak, dobra, lecimy. Zabiłem całą jedną osobę. Dzik, dzik, Master Cormac. Sir, we must hurry. We should bring what's left of your man to the Morgan. A welcome offer, Captain Cormac. Follow me. Safe passage is ahead. No. Czy takie bezpieczne? No to się zaraz przekonamy. So if you don't mind me asking, what happened at Fort William Henry? Poor planning and poor luck, I am afraid. Montcalm was able to bombard us for days. Damn frog. Actually, he acted with great honor. When we sent for parley, he returned an offer far more generous than anticipated. We kept our arms, and more importantly, our colors. Only to walk into a trap. I would hardly expect the French to defend us. Would you? No. Why wouldn't you continue to prove your loyalty to the Templars, Master Cormac? Risking your life for me. We're not out of the woods yet, Colonel. As for my loyalty, well, I do owe you, don't I? You saved my life. Gave me a second chance. We have been working together for a year now. During that time, you have rendered many great services. Whatever debt you imagine you have towards me is paid, wouldn't you say? Perhaps. Okej, okay, dobra, asasyni. O! Czy to nasz stary znajomy? Kuźwa. Attack!
Shit. Take cover! Stary znajomy. Kesegawase. Time to die! Keep together, men! I'll take out as many as I can. Gin. Double kill. A, uwielbiam ten strzał przez głowę, to jest zajebiste. Gin. Tu jest to już nie z bliskiej śmierci, no come on. Robię co mogę. Z jeden gościu, naprawdę. Alright, Colonel. Keep your men moving. I'll scout ahead and signal if there's trouble. A sensible strategy. Very well. I will lead my men around slowly. Dobra. My musimy rozwiązać pewien stary problem. Zakończyć pewien stary związek, można nawet powiedzieć. Kolejny asasyn, który jeśli się nam wymknie, to narobi nam tutaj niezłego bagna. O jest, no i to jest ten trudny moment. Tak, tutaj nie dać się wykryć tym łowcom, tym asasynom. To jest naprawdę spore wyzwanie. Jeśli chcecie przejść tą grę na 100%. Ja oczywiście na moim save'ie tego dokonałem, ale i tak nie było to proste. To jest tak, ukryte ostrze. Dobra. Zrobię to inaczej. Zejdę tutaj. Znaczy dobra, to nawet nie są asasyni, to są po prostu jacyś na nim żołnierze i tyle. A i tak wzrok mają nie lada dobre jak na żołnierzy. Przeważnie ci goście są ślepi, po prostu jak krety. A tutaj... Naprawdę, kwestia sekundy i zauważyli nas. Dodatkowo jeszcze mają wsparcie zabójcy w krzakach. Ej, przystojniaku, chodź. Mam coś długiego i twardego dla ciebie. Nazywa się ukryte ostrze. A może wolisz dwa na raz, co na to? Ukryj się, szej. Teraz dzielimy krzaczek tutaj z tym panem obok nas. Jak wyjdę z krzaku, on mnie zauważy. Chyba, że miał zamknięte oczy. Pozwolisz, że... O, właśnie. A, dobra. O, jest dobra. Tu jest ten gościu na moście jest tutaj sporym problemem. Muszkiet tego ziomka oczywiście już kuźwa zniknął, jak każdy w tej grze zaraz po dotknięciu ziemi. To jest mega wkurzające. Gościa z na moście się zaraz pozbędziemy. Jezu, szej, nie blokuj mi się tutaj, błagam cię. Na skałkę. To jest naprawdę fajna akcja, jest, wiecie, jest wymagająca, ale jest naprawdę bardzo fajnie tutaj rozplanowane te rozmieszczenie wrogów. Wierzę, że ktoś nad tym pomyślał. No, tylko że problem pojawia się, kiedy gra przestaje działać i gościu zauważa nas, mimo tego, że nie miał prawa nas zauważyć, to w tym momencie przestaje być to fajne. Bo to w końcu Assassin's Creed, wiecie, każde dobre rozwiązanie jest kontrowane kopem w jaja ze strony po prostu deweloperów. Ściągnij go, Shay. Czemu go nie ściągasz? Czemu go nie ściągnąłeś, Shay? Błagam cię, ściągnij go. Zrób cokolwiek, wespnij się. Ha! Obroniłem się przed nadlatującą kulą waszym niewidzialnym towarzyszem. A! Dalej!
Zabij go, Jezu Chryste. Dobra, udało się. I tak, to jest dosyć ciężkie do zrobienia, jeśli chodzi o całkowicie... O, i teraz zginiemy. A nie, udało się. Tak, ja znam kuźwa wszystkich. As I was, so they know I'm a Templar. And now this assassin knows you. No, dużo złych informacji. I'd work with Templars. I'm no fool, Colonel. The assassins will come after me next. We're both targets now. You know that's a trap, right? Indeed, Master Cormac. But we have little choice. We survived French cannons, we will survive this. No, tak, sojusznik jest bliski śmierci. Gościowi się właśnie naładowało zdrowie. Jasne, gra. A! Sorry. A! Jezu Chryste, nie mogę się ruszyć! I have a clear shot! Come on, jeszcze trochę. Dobra, teoretycznie wiem, że mógłbym tutaj bez problemu w sumie wybić tych wszystkich gości, ale raczej chodzi o ucieczkę. Co? Nice. A, o kurwa, a, diabeł, diabeł, kuźwa. To było dziwne. Czemu taki bardzo opanowany gościu, jak Kasegowasę, miałby w sumie wystraszyć tak beczki? Co, okej, okay, to pewnie nie pierwszy wybuch, który przyjął na klatę. Sir, I will accompany you to Johnson's trading post at Onokwaga. Then I shall depart at once, Master Cormac. Meet me there. Okej, okay, dobra. No, nie tym... Oj, wybaczcie. Nie tym razem. Tym razem nie będzie 100%. Dobra, i co? Gdzie nas teraz gra wywaliła? A tutaj musiałbym się teraz udać, tak? No dobra, no to popłyniemy powoli tą stronę. Zahaczymy o tą nieodkrytą lokację. Postawimy sobie tam punkt. Punkt synchronizacji. I tam zakończymy odcinek. Flotsam, sir. Could be valuable cargo. Tytoń. Awesome. No to niestety chyba tylko otwarty teren. No to jest trochę przerąbane, bo jak widzicie taki, nie wiem, znaczek gór, czy innego tam dzikiego terenu, to przeważnie oznacza, że nie ma tutaj żadnej cywilizacji, a że nie żadnej większej. I raczej zapasów tutaj nie uzupełnimy. A tak, to jest ten wielki jakby obszar. Ciekawe, czy będę mógł podpłynąć od tej strony, czy w sumie przejdę tutaj po prostu. No dobra, okej, no to chodźmy tędy. Może przejdziemy sobie kawałek tej drogi jeszcze wspólnie. Ale to była śmieszna sprawa, bo abyście gdzieś zgubili statek, możecie go wezwać przy pomocy tych pochodni. Teraz czemu mówię zgubić statek, bo tak jak mówiłem, jest opcja przeskakiwania między niektórymi lądami przy pomocy jakichś tam łódeczek czy innych tratw i tak dalej. Teraz jeśli byście oddali się za daleko i wasz statek zostałby gdzieś, no cóż, poza waszym zasięgiem, możecie go właśnie wezwać. No jest całkiem spoko. Fajnie, że o tym pomyśleli. Strzałka z liną. Akurat tego nie potrzebowałem. No, tutaj mam wyzwanie. Nie, chcę brać udziału w wyzwaniu, naprawdę. To, jeśli kojarzycie, mieliśmy tą taką dziwną
zagrywkę z tą jedną asasynką w AC4, gdzie musieliśmy ścigać się z nią na zabijanie zwierzaków i skurowanie ich. To jest tutaj bardzo podobne. Nic ciekawego. Okej, bez problemu powinniśmy dostać do markera właśnie pieszo. Ciekawe, czy w ogóle była opcja, żeby tam dopłynąć. W sumie dobrze, że się tam nie zabierałem. My się synchronizujemy i zaraz będziemy wszystko wiedzieć. A patrzcie, ci strażnicy mają malutką strefę poszukiwania po prostu wokół siebie. To jest śmieszne. Cześć. Zabiłem was, bo jestem skurwielem. Nic do was nie miałem. I bo chciałem waszych zapasów. Fajnie, że teraz właśnie strażnicy noszą przy sobie te wszystkie rzeczy, bo w końcu jest sens, żeby ich przeszukiwać. Wiecie, w AC2 dodano tutaj po prostu opcję, o, teraz możecie przeszukiwać zwłoki wrogów i w ogóle. I nie wiem, jedyne co tam było to... O, okej. To nie wiem, to po prostu jakaś drobnica, nie wiem, po 20... po 20, tam 30 florenów, czym się tam płaciło w czasach AC2. Wow! No nic, nieważne. Poważnie strzeliłeś, kiedy byłem tak blisko ciebie, dupku. Szacunku się by się kurwa nauczył. Skrzynka. A no tak, Jezu, dobra, miałem pomóc gościowi. Idę. Chill. Chodź. Jakżeś spadł z tej skały? W porządku? Trzymasz się? Pewnie jesteś drwalem, poznaję po koszuli. Albo hipsterem. Dobra. Nie mam pojęcia, że to cokolwiek dało. Nie wiem. Zyskaliśmy w oczach ludu czy coś. Dobra, i myślę, że tą synchronizacją zakończymy zły odcinek. Więc dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Assassin's Creed Rogue u mnie na kanale. See ya!